drugim. Polak cały czas na prowadzeniu. Teraz Michael Glazer ze Stanów Zjednoczonych. Oj, obawiam się, że nie obejrzymy go także i podczas tych zawodów. W Pucharze Świata rywalizującego punkty 111,5 metra to będzie zbyt krótki skok. Wracam teraz jeszcze do Niklasa Feirela, do Amerykanina, który był poszkodowany po konkursie Bischofshofen. Przebywa cały czas w szpitalu. Leczenie w Austrii, rehabilitacja wiążą się z kosztami.